No. I tak to minął na weekend. Utracie same. Czy utracie? To zależy, jakie wnioski wyciągasz z takich piosenek. Cześć, witam serdecznie. Chandry nie ma, chociaż aura pogodowa wiosenna taka bardziej jesień. Ale no. Tak jak pisałem, weekend nie był zbyt produktywny, ale coś tam poświrowaliśmy. Tylko no, zrobiliśmy tego TikToka tak na dziko i na szybko i na już. I co się okazało, że algorytmy TikToka działają trochę śmiesznie. I prażyło na początku, ale to, że my tam przypierdolili tyle tych filmików, sprawiło, że od któregoś one już się w ogóle przestały ludziom wyświetlać. I zaraz zobaczycie, jaka jest śmieszna dysproporcja. Zrobiłem sobie przegląd statystyczny. Analiza internetowych tych. Coś w tym guście. I wiesz, już dalszych na przykład nie mógł wrzucać. No nie wiem, czy już teraz będę mógł wrzucać następne, ale tam w ogóle nie mógł żadnych tych filmików udostępniać, bo pisało, że są analizowane, coś tam, wiesz. Bo na YouTubach, jak wrzucą na kanał, na który już mam archiwum i cały czas wrzucą te filmiki, więc tam, wiesz, te shortsy po prostu żarło, nie? Chociaż za chwilę zobaczycie, jak żarło. Ale no na tym TikToku to było świeże konto i ono się tak troszkę. Nie bardzo się polubiło z tym, co tam się wydarzyło, ale jak ja wam to mogę. Tak, no to tam wiesz. Bincilin. Tak to wygląda. Shortsy, jak widać, coś tam jest, bo jakieś 23 wyświetlenia, 39, 10, 6, 18. A tu jest śmiesznie, bo to jest 88, jest jeden like i jeden dislike. Tutaj. Rabini oglądali razem i jednemu się podobało, jednemu się nie podobało. Bardzo. O czym ten to jest. Który to jest? A, to jest jakże grał w Gothica 2. To mi się nie spodobało. To jest tak, jak może się wkurwili, bo to jest jakże grał w Gothica 2. I ja tam musiał co chwila sejwować i wczytywać, bo ciężko gra to jest bardzo. I. Że mogę jakoś zobaczyć. I ten. I zrobiłem bardzo smooth walkę. Nie umiecie podejść pojedynczo, nie? Chyba ani reptylianie. To byli Okej. Poszło ciężcy super przeciwnicy. gładko. Poszło smooth. Super gładko. I stwierdziłem, że sobie zapiszę, nie? Smooth, No bo skoro motherfucker. pokonałem ciężkich przeciwników bardzo smooth, bez utraty HP. Nie! I zamiast save, kliknąłem nowa gra. No. Więc może jakiś gotikowy purysta tam po prostu zobaczył, kurwa, jak on mógł to zrobić, debil jeden. No sytuacyjne, śmiesznie, Glamot. No ludzie, którzy tam byli, nawet ci, co nie lubili Gutika, to się uśmieli. O, jest szotrzymy. A skąd wiesz? Jest drugi taki sam od Krystala. Skąd wiesz, który wrzuciłem? Cześć, mi witacie serdecznie. Nie mówię tego ironicznie, okej, bo tak to zabrzmiało. Tak to troszkę zabrzmiało. No, ale jajca, uba. Chłopcie za gotika przebrał. Ten. No, więc tutaj jest tak, no tak średnio bym powiedział, nie? To nie widzę tu jakiejś przyszłości, ale teraz patera. Tu jest w ogóle nic, nie? Tu jest po jedne wyświetlenie, nie? Mówisz, o, ale co to ma być? Ale zjeżdżasz na dół. A tu 602, 619, 608, 634, 604. Proszę, można da się, kurwa. Na tych TikTokach tu porobić akademy. No i widzisz, i potem od następnych tych od góry już jest pojedyncze wyświetlenie i to wszystko cookie wyświetlił. Tutaj to są wszystko pojedyncze wyświetlenia cookiego, bo cookie jest jedyną osobą, która mnie zaobserwowała. Napisał w ogóle śmieszny komentarz przy tańczeniu, bo napisał. Po obejrzeniu popieram odseparowanie Śląska od Polski ze względów etycznych. Szanuję komentarz. No. Nie. On ma swoje prywatne konto. To jest człowiek, który się nie wstydzi TikToka, nie? To jest człowiek, który wiesz. Oficjalnie się podpisał sam pod sobą i ten. No więc, no troszkę sadgę, że tutaj to żarło i w ogóle tam jakieś lajki wpadały od jakichś kurwa randomowych ludzi, ktoś tam do ulubionych coś dodawał, no więc tak prażyło, no ale nie wiedział, że ten algorytm tak działa, więc nakurwiał kto dalej, no i tak nakurwiał i. I zdechło. No ale no nieważne, no, nie jest to naszym jakimś tam priorytetem, żeby robić podbój tego TikToka. Tak jak wspominam,
Nasza, nie wiem, czy była, czy na wakacjach, kurwa, moderatorka Eli chciała kiedyś założyć TikToka i w ogóle edytować filmy i wrzucać takie dobre ten, no, ale to nie wypaliło. No więc my to zrobili, no bo skoro Twitch daje możliwość po prostu kliknięcia i to się automatycznie uploaduje tu i tu, to trzeba nie skorzystać, a nuż coś ten. Co z Elizabetą? Ostatnio... Story time. Ostatnio z takim... z Haven, Damian, ten, który tutaj czasami przebywał, brat Bydarzigo TV, Rudy, który przyszedł o pierwszej w nocy pod strynę, jakże grał w Wiedźma Weselno, i że mu ja rzucę z okna. No, to jest mój sąsiad, brat mojego bardzo dobrego przyjaciela. I ten... rozmawialiśmy sobie o tym, że wiesz, on młody teraz, nie, po studniówce, rozmawialiśmy o dupach, o tym, tak wiesz, wuja z go tam, młody będzie dobrze, nie, przyszłość przed tobą. No i rozmawialiśmy o tym, że teraz z laskami to masz tak, jakbyś grał właśnie w jakiegoś ten... Znaczy to jest takie, wiadomo, uproszczenie i ten, już nie przesadzajmy, że... Być zdecydowanie bardziej w auto. Witam cię serdecznie, Kuki, właśnie przed chwilą my cię obgadywali. Pochwalałem to, że ty się nie wstydzisz tego, żeby się podpisać pod sobą na TikToku, więc to szanujemy. Zapraszamy również na Twitch TV użytkownika Cookies, bo tam są zdecydowanie bardziej żółte streamki, bardziej merytoryczne, zawsze bardziej przemyślane, takie tematyczne, ciekawe, więc polecamy wejść, zostawić followka. Wracając, rozmawialiśmy o tym. Dla entuzjastów, dokładnie, i koneserów. Rozmawialiśmy o tym, że, tak jak mówię, w wielkim uproszczeniu, i to taka męska rozmowa przy piwie, że wiecie, o, baby złe, chłopy dobre. Rozmawialiśmy o tym, że teraz jak bierzesz laska, to jest tak, jakby żeś odblokowywał nowego bohatera właśnie w jakiejś takiej grze typu Vampire Survivors i ty nie do końca wiesz jeszcze, co ta postać robi, ale ona zawsze ma jakieś ukryte perki, nie? Zawsze ma przynajmniej dwa ukryte perki i special ability, nie? No i to zazwyczaj teraz są jakieś dwubiegunowość, depresja, nie? Nimfomanka, mitomanka, nie? Wiesz, to potem się nagle, jak już trochę progresujesz z tą postacią, to odkrywasz jakie ma perki, nie? Jest taki surprise. No więc... Seks kusicielka. No. Więc... wracając do tego, co z Eli. Halo. No, Szymek, czekaj, bo tu teraz ważne rzeczy opowiadam. Cześć, witam cię serdecznie, hej. Wracając do Eli, no to ona ten, ona no tych perków trochę miała. To w ogóle piecia też jest, kuźwa. Weszli mi tutaj pacjenci. Halo? Poczekajcie, chłopaki. Na Discordzie. No, i ona tych perków trochę miała, więc sytuacja wyglądała tak, że z początku żeśmy sobie, nie no spokojnie, rozmawialiśmy i że dało się to tak, daliśmy to tak ten, daliśmy... Dobra, zawijamy stąd. Daliśmy radę sobie to tak na tym, dorośle wszystko wytłumaczyć i że nie będę tutaj wyciągać tego, co tam się działo, tylko najśmieszniejsze było to, że... Jak cię nie odmutował? No nieważne. Najpierwsze było to... No nie powiedziałeś do nas nic. Mówiłeś do kamery coś tam tylko. Ale prowadź swoją dywagację, zaraz poddymimy. Prowadź. Więc ten... wracając. No wszystko było dobrze. Dyskutowaliśmy. Wszystko szło ku temu, żeby było lepiej. Ale potem te perki zaczęły się przeradzać w takie no, dziwne sytuacje i wiecie, były te wyjścia słynne, to były takie niby zabawne, niby niezabawne, ale nie dało się z tego jakiejś konkluzji wyciągnąć. No i potem było coś takiego, że ona zawsze stwierdzała, że ma problem z tym, że z kontaktami międzyludzkimi i nie wie, kiedy do kogoś napisać, albo w sensie, że nie chce być nachalno. Rozumiesz, że ty coś pisałeś, kończy się temat i ona chciałaby coś napisać, ale nie napisze, bo nie chce być nachalno. I podawała przykład, że na przykład miała tak z przyjaciółką, że pisali i ona coś napisała o K-popie i ona nie wiedziała nic o K-popie, więc nie wiedziała, co jej odpisać i przez 5 lat ze sobą nie gadali. Więc wiadomo, okej, no dobra, no spróbuję zrozumieć, że ludzie tak mają, no ale no potem się nie odzywała przez chyba
ten przez 3 miesiące i napisała ostatnio tylko coś o tym, że w Nowo Jaku zagrała. No, więc no nie będę zmuszać, nie będę ten... nie mam bladego pojęcia. No, więc status nie wiadomo, w zawieszeniu, chuj wie, no, taka jest ogólno ten. Dobrze, a teraz przejdźmy do studia i do moich szanownych gości. Witam serdecznie, hej, cześć. Witam, witam. Co pan... Ja mam do ciebie pytanie, tak. Ja mam pytanie do ciebie, czysto w sumie polityczno... O mój Boże, słucham cię. Burbonizacyjne. Aha. Bo ty jesteś Ślązakiem, nie? Tak, z dziada pradziada. I co sądzisz o połączeniu tego miasta? Nie wiem, czy wiesz o czym mówię? Nie. Wiesz, tam są jakieś plany stworzenia metropolii z GOP-u. O Jezus Maria, to te, wiesz, to te plany to jest tak, że banda starych dziadów, którzy zawsze chcieli tego, brakuje mi mądrych słów, no tego, żeby Śląsk był bez Polski, a Polska bez Śląska, nie, takiej niepodległości Śląska, siedziała sobie tam w tych sejmikach małych, tutaj dywagowali, kurwa, zostawcie nos, gorole jebane nos prześladują. Części. Zaraz odpalam gotika, spokojnie. O, dzisiaj gotik, zajebiście. Dokładnie. I ten, i oni tak sobie siedzieli i bardzo chcieli, tylko doszli już sami, kurwa, łebonie do tego, że to już teraz nie ma sensu, że to miało tam sens przy pierwszych rozbiorach albo przy czymś takim. To tutaj było dość sensowne wyjście, ale teraz to, kurwa, nie ma sensu. No nie będziemy tam Brukselą. No i oni tak, no nie mieli już pomysłu, co zrobić, no bo dali, chcieli być hurdur, kurwa, żeby ten, no to teraz myślą, żeby zrobić po prostu jeden Śląsk, kurwa, żeby nie było ten, no i to jest takie, no fajne, fajne, ale wiesz, no tak naprawdę to koło chuja wszystkim lata, no. A ty jako rodowity Ślązak, jakie masz odczucia, czy to jest spoko, lepsza zmiana, czy lepiej jakby było każde autonomiczne miasto? No wiesz, no to, mi to nie robi jakoś dużo, ale no... Teraz masz przynajmniej coś takiego, że na przykład bardzo łatwo jest wytłumaczyć ludziom spoza Śląska to, że śląski to nie jest gwara, tylko to jest język. I że na przykład masz coś takiego, że w Bytomiu i w Rybniku ludzie rozmawiają inaczej po śląsku, że to są inne tak jakby dialekty tego śląskiego. To wy się nie rozumiecie? I jest taka możliwość, że się nie zrozumiesz. Że ktoś ci powie jakieś słowo po śląsku, a to nie będziesz rozumieć, bo ona będzie na przykład z czeskiej strony albo z niemieckiej strony i kurwa, no i chuj, nie wiesz, no. Sakre ble! Przemek jest z Polski. Co sądzisz o konflikcie w Izraelu? Nie, no nie róbmy takich rzeczy. No zajebisty stream, powinien być co tydzień jeden stream pogadankowy. Wiecie, mówi, dawaj, temat... poddymimy, coś poddymimy. Nie, nie, proszę. Chodzi i mówi, ale mam takie pytanie polityczne, urbanie do tych. Zajebiście zadymiłem. No, dobra, czekaj, co tu się dzieje? Nie no, musimy, czyli Pucha na Moda jest, gdzie składać aplikację, bo przepraszam, bo tak trochę olałem czat, bo tutaj się z chłopakami zagadałem. No właśnie, z tymi modami to jest tak, że widzisz, Eli dostała tego moda tylko i wyłącznie z tego powodu, że jak były jakuzy, to ona była teoretycznie jedyną osobą, która ciągle była na czacie i przynajmniej wiedziała, co się dzieje na czacie, kto jest na czacie i za co idzie dostać bana na tym, na Twitchu. Monika zaczęła potem już chodzić do pracy, więc Moniki tak często nie było. Szmicik to jest taki człowiek widmo, rozjazd nie ma, więc fajnie było mieć kogoś, kto stale tutaj jest, po prostu i pilnuje. Teraz Szymek jest taki, że Szymek się zawsze przewinie, Szymek zawsze pilnuje, może się nie odzywa, może się nie ujawnia na czacie, ale jak coś, to pierdolnie z Banhamera, więc no... Kurde, ja nie lubię banować. Ja raczej nie banuję. Raczej usuwam wiadomości, jeżeli... Dobra, czekaj, bo jest ważny temat. Kluski śląskie, to jest jeszcze gorzej, bo pyzy to tam jest chuj, człowieku. Z kluskami śląskimi najgorsze jest to, że w całej Polsce kluski śląskie to są nazywane białe kluski z dziurką. To nie są kluski śląskie. I to jest tak, jak jest sałatka po grecku, kurwa, nie wiem, co tam jeszcze, ale to nie, na Śląsku tak nie wyglądają kluski, to nie są kluski. Śląskie kluski to są ciemne kluski półtarte. To są prawdziwe śląskie kluski. Więc taki fun fact, jeśli chodzi o śląskie kluski. No jeszcze raz, czym są kluski śląskie? Moi drodzy, czekajcie, bo zrobimy to tak, żebyście zrozumieli, bo ja nie jest jakimś mistrzem kulinariów, a ja już bardzo często, na pewno, że kto robił na Bercikowcach, jak wejdziemy na Szamanko i wpiszemy kluski. Co to są Bercikowce? To jest sekta. To nie chcesz tego wiedzieć, Piecia, to jest... To jest od Bercika tego świra z Świętej Wojny, tak to się tak nazywało? Powiedzmy w pewnym sensie tak, ale nie do końca. To są znajomi też streamerzy, znaczy Bercik też jest streamerem,
Też ma swój... Bercik został streamerem, przespał ten... kogo on tam? Joanne Bartel bracą. Tak, Andzia też jest tam. Andzia w Tekena... Andzia w Tekena łamie ludzi teraz. Pozdrawiamy Andzia i Bercika. Wysyłam wam to na kto pytał, możecie sobie wejść... możecie sobie wejść na Discorda i zobaczyć i zrozumieć, czym są prawdziwe śląskie kluski. W dodatku dostajecie jeszcze przepis na rolada i na modrą kapustę, także... Dobra, tak. Przecież Piecio tego w życiu nie przeczyta. Nie... Śląska kapusta modra, czyli te czerwone, nie? Tak. Uuu, to jest zajebiste, ludzie, jedzcie to, kurwa, jakie to jest dobre. No. Ja bym mógł to non stop jeść. No, wiem. Ale niestety jestem z Podlasia, u mnie to wpierdalamy sękacz. Cześć, wariat, witam cię serdecznie. No, więc tak to wygląda. To jest przepis na prawdziwe śląskie kluski, więc jak kiedyś pójdziecie do baru, możecie powiedzieć, poproszę kluski śląskie, oni przyniosą te białe dziurka, a ty powiesz, co ty mi tu kur, jak geslerowo, i rzucasz tymi talerzami i mówisz, że kurwa się nie znają i wychodzisz obrażony. Się mogę cię wyprosić, a nie, że ty sam wyjdziesz. Ale to czekaj, to ty mówisz, że kluski śląskie są ciemniejsze, czy tak, co? Tak, no przeczytaj sobie ten przepis, to zrozumiesz, one są półtarte, one są robione... No to jest za długie, człowieku. No to ten pierwszy... Ja pisałem w Google zdjęcie, to takie zwykłe, kurwa, kółka z kropką. To nie te. No tutaj na Discordzie masz przepis. Pierwszy akapicy, znaczy drugi w sumie. Dobra, tutaj... włącz. No co? No a gdzie zdjęcia? Ja wiesz. Musisz na to zwizualizować, to musi być. Ziomek dał cały przepis, kurwa, to chyba muszę zrobić. To, ja ci dam protip. Czy to prawda? Prawym przyciskiem na tą wiadomość i kliknij sobie odtwórz. Jest takie coś. A jak? Od zawsze na Discordzie. Otwórz wiadomość, co ty pierdolisz, ty! No tak, jak jest dłuższa wiadomość, to klikam zawsze. Czekaj, klikam. Pyszny powiedział, a przepis na niedzielny śląski łobiot, porcja dla czterech anysów. Prawdziwe kluski śląskie. 5 średnich kartofli w łupinkach ugotować. 13 dużych kartofli, surowych, obranych, potrzeć na tarce. Ugotowane kartofle ostudzić, obrać i posztamfować, pognieść, potarte kartofle przecisnąć przelnianą ściereczkę, do naczynia, z którego odcedzamy później wodę i zostawiamy skrobię, do której dodajemy to, co w ściereczce, resztę usztamfowanych kartofli i łyżeczkę soli, wymieszać rękami i ukulać kluski. Do gotującej się osolonej wody, wrzucamy delikatnie kluski i przykrywamy na 5 minut i obserwujemy. Kiedy kluski zaczną wypływać, odkryć i delikatnie przemieszać, zostawić tak jeszcze odkryte na mniejszym ogniu przez od 2-3 minuty i powinny być gotowe. Rolady śląskie. 1,5 kg mięsa wołowego, kroimy klastry, rozbijamy mocno, solimy, pieprzymy, dodajemy egety, drobno pokrojonej cebuli, kiełbasy i słoninki pokrojonej w kostkę, zawijamy na rolatkę i obwiązujemy nićmi. Dajemy do rondla na tłuszcz i pieczemy do zaraz momentu, ci, aż wołowina będzie miękka, powiem, poczekajcie, około 4 h, podlewając i pilnując, żeby się przyrumieniło, ale nie przypaliło. Po około 2 godzinach możemy już rozwinąć z nici, bo później mięso może się rozwalić. Dobra, miał rację. Przepraszam, wariat, jesteś zjebany. co to jest sztampować? Ugniatać. W sensie wziąć ziemniaczki do tego gotowane i tłuczkiem sobie pognieść. Ty, a odpalisz coś, jak ci wyślę? Nie. Jaki jest dzisiaj plan na streama? Dzisiaj jest plan gotykowy, tak? Tak, trójeczka. Tylko bardzo, bardzo krótki stream to będzie, bo około 18 mam gościa i będę się zbywać. Bo kolega z Dubaju przyjechał, więc no tak trochę chujowo go wystawić do gotika. A to Polak? Tak, znaczy w sumie Ukrainiec mieszkający w Polsce i... Znaczy, to jest tak, urodzony na Ukrainie, wychowany w Polsce, mieszkający w Dubaju. No jestem ma. I jeszcze, kiedy gotowanie z pysznym na wizji? Jest to w planach i to będzie grube. Powiem tylko tyle, że to będzie grube. Więc... No mam nadzieję, że to prawdziwe kluski śląskie. Nie, zrobię coś lepszego. Chociaż możemy też. To już, tam co będzie robione, to nie wykluczam, ale no będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra, to co? Idziemy na tego gotika. Rozumiem, że panowie dzisiaj mi potowarzyszą w tej przygodzie. Witamy w kolonii. Na Discordzie wysłałem ci wiadomość. Czekaj. Ja ostatnio robię tak, że oglądam tubę, bo to będzie żart dla mnie i dla ciebie tylko. O Boże. I jest tam minuta 20 filmik i ja robię transkrypcję całego tekstu i go piszę.
gdzieś, Silowi najczęściej. I wczoraj dałem odtwórz na tym. Tak mega zabawne było. Uwaga, zobaczy. Jak nie będzie zabawne, wypierdolamy szynkę z konwersacji. Ja oglądałem ten filmik też, więc... Uwaga. Gaśniczak, odpowiedź do Cornel Banner. Przemierzając miasto, drogi zaprowadziły mnie na Orlen. A tam parówka, która wygląda smakowicie. Wof jak książkowa, można byłoby powiedzieć. Ładna pani obsługuje, uśmiechnięta, zadowolona i to mi się podoba. Skosztujmy. To kabanios jest, kabanios. Wchodzi ładnie, dobry. Nawet bardzo ładnie, tak dobrego to już dawno nie jadłem, świeżutkie musi być. Dzisiaj jest niedziela. Orlenna. Koło obi tu jest obi, nie bi jeden, przepraszam, B1 to tutaj jest, o. Super jest i ten sosik, ho ho ho, petarda. Wyśmienite. O, jest wiele Orlenów, na kilku jadłem, ale ten nigdy mnie nie zawiódł. Ładna pani, wszystko świeżutkie. I tak dobrego hot doga to dawno nie jadłem, Orlen znów się udało. Zajebiste. Orlen znów się udało. Dobra, kategoria zmieni nam się za pierwszym razem, Gothic 3. Czy gotikowcy w ogóle przygotowali prowadzenie mnie, bo ja nie wiem, gdzie mam dalej w tym gotiku iść, kurwa. Ja ci powiem, tak. Dwa bajtka wyjebali od razu smaczniejsze przez. Dobrze, Kupis, postaramy się, no. Dobra, teraz najpierw tę grę trzeba uruchomić, żeby zadziałała. A to się nie zawsze udaje. Ja trzeba z pliku odpalić. Jest najśmieszniejsze, że ona jest na Steamie, a nie mogę jej przez Steama odpalać. Tylko, Jezus, ja nie zapomnę, kiedyś była taka sytuacja właśnie, że jeździł właśnie po Polsce na te koncerciki różne i cała ta ekipa poznałem. I chyba ziomki właśnie z Krakowa stwierdzili, że no oni uwielbiają kluski śląskie, ja im to właśnie też wszystko tłumaczył. I wiadomo, że przyjechali kiedyś do mnie, że zjemy. I oczywiście z racji tego, że ja nie mam talentu kulinarnego, no to poprosiłem mamusię, że zrobiła. I moja matka była tak wściekła na siebie, bo oczywiście jak chciała zrobić do kogoś popisowo, to jej się przypaliła rolada i ona była po prostu, ona nie miała tego przeżyć, nie? To była taka ujma na jej honorze, że... A oni wszyscy, że że pyszne, że smak... Ona nie, ona była przypalona. Dobra, Gothic 3, klik. Przechwytywanie gry. Już, kurwa, nie pamiętam, czy to było na przechwytywanie gry, czy na przechwytywanie okna. Matko Bosko. Gothic 3. O, dobra, mamy to. Dobra, najważniejsze pytanie. Czy ktoś wie, gdzie mieszka Xardas? Bo domyślam się, że... Domyślam się, że wierzy, bo to jest jego kurwa mieszkanie. Kurwa, znowu ostrość gubię. Mieszkanie i środek transportu, ale kurwa, no ostatnio, że biegał w kółko po tym jebanej północy i tam nigdzie wjeżdżę nie ma. Ja chciałem ci pomóc, ale kurwa, no nie wiem, gdzie on mieszka. Na ziomka cię nie rozbruje, adresu nie dam przecież. Kurwa, drewno się chyba nie wymyślili w Nordmarze, tam nie ma jeszcze. To jest... Zawiolek tak wysoko mieszka, to może on. Zawiolek, ale... W tej samej ulicy. Watchmapę, spokojnie, załadujemy się. Gra potrzebuje czasu. To cię nakieruje, no i to jest, widzisz, widz, to jest to. Z klanu Mota szło na szybciej, no właśnie o to też chciał spytać. Bo doszedłem tu. To wygląda jak taka lokacja, że tu idzie droga i ona się kończy i tu nic nie ma. I mówię, o, to pewnie gdzieś tu. Ale tu tylko orki mieszkają. I one robią, nie robią mu ciocia, to są nudne orki. I drugie pytanie, czy ktoś pamięta, jaki jest klawisz, który się naciskało, żeby mgła zniknęła? Bo był taki klawisz chyba, nie? Wyżej niż stoisz, czyli troszkę się muszę cofnąć, tak? I po lewo, czyli gdzieś tu, tak? Gdzie kursor? Okej, okay, dobra. Wracamy. Bo ja ogólnie tutaj osrywał te orki, że... Gdzieś tam chyba.
Ale to dziwne, że ja tam kurwa żadnej wieży nie widział, ty. Ale dymy, kurwa. Nic nie widać, to jest zadymił jakiś pacjent. Nordmarze, przypalił coś tam bagniaka. Zatrzymaj się, mora. Zjebany ślep. Ale dawno nie oglądałem Gothica, widzę, że masz nowy sprzęcik do zabijania orków. Tak, to już jest najpotężniejszy sprzęcik, jaki mogę mieć. Ja pierdola. No, troszkę się zupgrade'owaliśmy. W ogóle mam tyle... No pokaż to, wiesz, w pełnej klasie, no, nie na plecach co. Tylko. Czekaj, bo oni się teraz kurwy będą bronić. No ty kurwa. O chuj. Porąbiała kawałki. Ja tylko zadręknę. Wyciąg tą kurwa siekierę. No, więc... Konkretna brońka. Bardzo, bardzo szybek, też tak uważam. Jager? Masz drogę za tobą, okej, okay, mam drogę za mną. Okej, okay, zaraz znajdę drogę za mną, tylko chyba muszę ich najpierw zabić, jak mam drogę za mną. Najgorsze jest to, że późno spojrzałem na czat i nie wiem, kiedy ta droga była za mną, a troszkę się poobracałem. Kurwy jebany! Orki z samoobrony. Kurwa, już następnie le... Ja pierdolę, ile was tam jest? Jak te mapy przeglądaliście, no, to kiedyś na geografii coś tam pokazuję na mapie, mówię, no to musi być wyżej pewnie. A pan mówi, nie ma czegoś takiego na mapie jak wyżej i niżej, jest tylko północ, południe, wschód, zachód. I tak się nauczyłem poprzez upokorzenie. Nie ma. No jest, no masz te... Tak, ale no jemu chodziło o strony, nie? Wiesz. Kurwa, czarodziej przyszedł, no, faktycznie, no, wysokość terenu, nie? Wysokość terenu, tak. Czarodziej przyszedł, jest źle. W końcu maturę z geografii pisałem, ja się znam. O kurwa. O chuj! Dobra, jeszcze raz. A z czegoś jeszcze? Z polskiego, kurwa. Z Gothica. Nie, z mapy rozszerzonej. Z mapy rozszerzonej? Nie, ja za głupi jest. Z matematyki. A. Zacznę od mapy rozszerzonej. Ziemia 2.0, kurwa. Z dodatkowymi kontynentami. Odblokowałem sobie po maturze. Dobra, czekajcie, bo Cipikało podesłał mi zdjęcie. Ja wam zaprezentuję, jakie zdjęcie podesłał mi użytkownik Cipikało. Z zaznaczeniem, gdzie znajduje się wieża Xardasa. Proszę, to jest zdjęcie, które podesłał mi Cipikało. Dziękuję użytkowniku Cipikało. To bardzo pomocne zdjęcie. Ty, no górę widać. Pod słomkiem, czyli na tej mniejszej, tak? U mnie działa, no ta, no jasne, oczywiście, klasyk. Klasyk w internecie, wszystko działa u innych, a u ciebie nigdy. Dobra. Ten to się zna na internecie, co? Dobra, nie no, Cipi, nie obrażaj się, chodź, tu dobrze będzie. Wiem, że chciałeś pomóc, no ale nie wyszło. Nie! Chcę moje dokumenty, zdjęcia dla pysznego. Ale to, ja nigdy nie mogę zrozumieć tego takiego wychodzenia z serwera. Dziwne zachowanie według mnie. Ja mogę ci podać mechaników, to się może zapytać, co to znaczy. O Jezu, na GMC to wiesz, to... Wychodzą, tam jestem w sklepie, kurwa. No właśnie, tam to są też drzwi obrotowe na serwerze, kurwa. Jeszcze meczek, kurwa, tylko nie mi kręci, ty. Zaprasza, wyprasza. Tam przeze mnie tylko jeden użytkownik wyszedł. Kto? I to wrócił. I potem wyszedł, i potem wrócił. No ignorancik. O kurwa. Zapraszam.
Ale dobry żart wymyśliłem wtedy, naprawdę. Co wtedy było? On czegoś nie zrozumiał i zrobiłem takiego mema, że jego nick na dole i taka strzałka jego wymijająca z memem po prostu. No i wyszedł po tym, no. Kurwa, to gdzieś miała być droga, nie do końca ją widzę. Ale wrócił, potem wyszedł, nie było go pół roku i wrócił 2 tygodnie temu, a wczoraj graliśmy razem, więc chyba nie jest obrażony. O! Graliście wczoraj razem? Ja na głosowym 2 razy z nim o, byłem, kurwa. 2 dni z rzędu. Chodziło w jaskinie? Ja w tej jaskini był, tam chyba nic nie było, ty. Mi się wydaje, że w tej jaskini nic nie było, że tam po prostu 2 trupy leżały. Ten, a kiedy coś nowego? Jakiś traczek? Jakaś płytka jest szykowana? W górę się wchodzi. Na Discordzie jest, znowu na Discordzie. Czemu nie możecie na czacie tego opisać? Słownie. Wiesz, że zrzucanie gotika na pasek wiąże się z ogromnym ryzykiem. Dlatego to robię. Kurwa, wilk mnie gryzie! Dobra, zabiję go. Powinienem pauzę zrobić. No! Daję bista mapa, ty! No fajnie, że on jest do góry, ale jak tam kurwa wejść? Co tyś mi wysłał, typie? Następny kurwa kartograf. Na regla ramię, no. Co tu się dzieje? Ktoś kiknął, o zdrowie. Zaznaczony Xardas, no ale do tego doszliśmy, że on już tu mieszka, ale gdzie tu jest wejście, kurwa? Co ja mam parkour jebać po tej górze? W sensie, można, ale... O ty, wjeżdża, widzę ją, kurwa. I rzeczywiście. Dobra, jestem hardcorem, wejdę tam. O kurwa, tygrys. Ty mnie nie gryź po dupie, jak ja... O chuj, no i dobra, jeszcze raz od początku. Jaki się tygrys dupę opierdolił? Jest ścieżka na górę elegancka, no ale zobacz, jako przygoda będę jak wejdę tam bez ścieżki. O, to jest ta ścieżka, ty, czy ja przy niej stoję właśnie? Kurwa mać, czy ja miał save'a zrobionego przy tej ścieżce? Czy tylko mi się wydaje? Już bez jaj? Dałem ci mapę na Discordzie, dobra. Spiciowi zaufam, to jest człowiek, któremu można ufać. Na zdrowie, bezimienny. Zobaczcie, na kto pytał, spiwcimy są piękną mapę. Wszystko się zgadza. Widać, że w Photoshopie siedzi. Dobra. Let's go, let's go. Razem się to uda. Jezus, kurwa, czekaj, bo to chyba... Anton coś do mnie... Jezus, siemachany, napisałem ci na Insta. Aby się przyjechać, tylko potrzebuję. Siemanko, mogę być za około pół godziny. O kurwa! No to chyba szybki gotik, moi drodzy! No, weź szybka pogadanka z Xardaskiem i wiesz. Też tak myślę, też tak myślę. Z Dubaju i tyle, ten Xardas kurwa poczekał jeszcze troszkę, jak czekał tyle w tym kurwa zmarzlinie. Se wybudował kurwa chatę, wieżę na 3-4 piętra, no to poczeka jeszcze. Dokładnie. Szybka pogadanka o Palestyniejcy. TikToka z mapą ci wysłałem? Kurwa, muszę znowu klikać? Gdzie mi go wysłałeś? Gdzie ten TikTok? Kurwa, coś warczy, a ja TikTok... Kurwa, umieram! Wilki znowu jakieś, kurwa! Zrzuciłem na pasek, bo załupałem ci pikało i co? I wilki! Dobra. Incydent wilkowy zażegnany. Lekko można dostrzec. Spiw z kolegami, kurwa, awanturnicy. Wilcza bojowa. Czy ty się już z Spiwciem ugadałeś na jakiś meczyk? Na wypad na hokej?
Tak, tak, no, dogadanie. Meczek, jesteś fanem hokeja? O, jestem fanem spiwcia. Ol ci wyjebał. Dobra, bo kurwa, nawet do tego Xardasa nie dojdziemy. Ja pierdolę, to będzie jak ten. Jak to się mówi, kurwa? Droga krzyżowa normalnie, 12 stacji męki, kurwa. Bezimienny upada pod golemem po raz pierwszy, kurwa. Ja pierdolę, nie no dobra, będzie trzeba to czyścić. O mój Boże. Sportowców nam rośnie, drugi Jankos, kurwa, pasza biceps, Neo. Mówi ci to coś, kurwa, zakało pierdolona. Przyszedłem się tylko przywitać. Witam serdecznie, hej, cześć. Siema, Bonak. Wie co, się nie lubi z Bonakiem, że się nie witają? Nie, nie, chciałbym napisać na czacie, cześć. Pepe, hej, chciałem, nie macie tutaj. Jak nie ma Pepe, hej, musi być Pipo, hej. Co? Czy zjebanie napisałem to? Nie masz te? Nie masz addona? To co masz w addonie wyszukiwać przecież. Nie, no mam, ale właśnie dlatego nie mogłem znaleźć. Nie ma Pipo, hej. Nie ma. Jest finger. Szymelczak, dzwoń do Szmicika. Trzeba mu się kurde, teraz, chciałem, dokładnie. Chciałem wymówkę dać, że numeru nie mam. Ja, no. Ja przed komu na to coś napisałem, bo nie chcę się drugi raz. Dobra. Teraz szybko, kurwa jeleń! Szybko akcja z golemem, tak go wyczaić. Gorsze jest. Kurwa mać! No to wycza. Ja pierdolę! Znowu save'a nie zrobiłem. Szwajska inkwizycja, niby to. Nawet nie mieli beka z nim. Koniec mistrzostw, do widzenia. ABW? Co to jest ABW? To jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to trzeba uważać. O kurwa. Z nimi. To dobrze bronią bezpieczeństwa, jak tutaj wilki biegają. Kurwa, ja źle poszedłem, jeszcze orki mnie gonią teraz. Czy my nie mamy jakiegoś czaru, niewidzialność albo coś? Żeby przejść obok tego golema? Ty! Mówię, że masz na silniejszą broń, to ty nie jesteś w stanie mu napierdolić? Znaczy, no nie... Napierdolić jestem w stanie, tylko nie jestem w stanie do niego dojść, bo on strzela na odległość. Zabij wilków, sejwuj i później... Tak, taki jest plan. Trzeci raz do niego podchodzę, teraz już będę pamiętać, żeby zasejwować. Po jeleniu save. Gorzej jak jeleń nie wyjdzie. Kurwa. Wilcy... Spokójcie się. Jezus Maria. Reskolda, było coś... Jezus, ja... Mnie zima nic nie robi. Save. Tak, na którym? F5, nie? F5, dobra. Mi zimno nic nie robi, ja już mam skilla na to. Jest. Zahartowany już. Dobra, zjem sobie jeszcze mięsko. I tak ginę na hita, ale... A nuż jakiś ten... Słaby hit mu wejdzie i przeżyje. Dobra. Może skuszy, co? Może się skusi. Załadować. Wyjść. I zajebać. Kurwa, nie trafiłem. Ładować. Wyjść. Kurwa, nie trafiłem. Kurwa, chyba nie trafię cały czas. A nie, on jest chyba kuszoodporny. Perzys rany golem, dokładnie. Dobra, łop! Łop! No i chuj. Dobra, mamy go. Nie! Dobra, leży. Widziałem, że najeść się tego mięsa. Safe. O, o, to mądre. Dziękuję. Dobra, mamy to. Dobra, zawsze w prawo. Jeszcze tylko 11, co? Wiesz, Xardas to zawsze demonami się obstawiał, a nie golemami. Co to jest, kurwa?
Kontrakty mu się pokończyły? A kim on się obstawił? Nie widziałem, musiałem odpisać. No golema miał, a zawsze się demonami obstawiał przecież, a ten... Że ci... rzucił czarną magię, w pizie ma babrać się w tym gównie. Teraz jak Gandalf. Zwoju już nie ma. Zwoje to przepalone pewnie, nie jedne zwoje tam przepalone u Xardasu na chacie. Zaraz ja też tam wbijam do Xardasa. Już za chwilę, Xardas, się spotkamy na telekonferencji. Kurwa. Jazda. Dobra, tym porobiony hitless. Safe. O, tu już jakieś pochodnie. No dobra, tu już widać, że tu stary mieszko. No zawsze ma taką edgy stylowa. O kurwa, dobra! Ty, ale se odpicował ta wieża! Dobra, idziemy do starego na chatę. Kurde, po remoncie. A kurwa, szkielety mu zamiatają, ty! Siema, będziesz mnie bić tą miotą, czy? Ożywienie sługa. Nie da się... Zajebiście by było, zajebiście by było, ogarnijcie sobie, że macie mocne kromactwa i kurwa pierwsze co to robisz sobie szkieletową sprzątaczkę. Zajebiste to by było, kurwa w chuj bym się uczył tego. Normalnie kurwa wiesz, sobota zamiast latać z tym, z odkurzaczem, pyk 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 pyk, otwierasz książkę magiczną, pis szkielet się robi i później zbierasz kurwa kości i za tydzień znowu go składasz. Szkielet kupujesz wiesz, Dysona jakiś. Dyson! Nie, to książkę nekromacką Dysona! Takie zajebiste! Tylko, że jak jakoś chujowo kupisz z mango, kurwa! Po dwóch godzinach się szkielet rozpada, większy rozpierdol niż się posprzątał. Istot, albowiem taka była mama może sprzątać nawet po śmierci! A ta zmyła istoty z powierzchni ziemi. Dobra, prastara wiedza jest nabyta. Dobra, opierdolimy mu kufer. On tam może mieć, kurwa, niezłe recepty. Prawo, o jest. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Easy, za pierwszym. Wypędzenie zła, o, to dobre. Tu jest napisane coś o alchemii. Dobra, Sywicu. Ciekawe, czy on już wie, że idziemy. Czy przewidział, kurwa, wielki czarodziej? No nie taki wielki, z metra cięty. Mnóstwo złota, a to co złoto, co to jest, kurwa, jakie mnóstwo? O, kamień, teleportacja, Jezus, w końcu nie będę musiał tu wchodzić. Tak jeszcze cię opierdola obok ciebie. Pierwszy się w kurwie, jak to zrobię za jego plecami. Zacznijmy od początku. A. Lewo, prawo, prawo. Zacznijmy od początku. Lewo, prawo, lewo, kurwa. Lewo, prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo. O, nice. Pierścień. Mamy gówno. Czy zapoczytam. O, no i co? Teraz ty idziesz czytać, jak ja chcę czytać? No pojebało cię? Czy ja mogę sobie potionów nasmażyć? Tekstura lecznicza. 5, świetnie. Brakuje mi skład. Brakuje kurwa. Mi składników. Nie mam na nic składników. Za mało kwiatków zbieram. Dobra, gadamy ze starym. Jesteś nareszcie. Xardas, przez cały czas mojej podróży mieszasz się do wojny. Czemu nie powiesz, o co chodzi? No dobrze. Od dawna pracuję nad realizacją pewnego planu. Od czasu, gdy byliśmy uwięzieni za tamtą barierą. Gdy przemówił do mnie Beliar, jakże wielkim sukcesem byłoby dla niego, gdybym stanął po jego stronie. Szymek! Wspanialszy spośród magów ognia. Rozumiecie? Bądźmy wdzięczni, cieszmy się życiem, nie szukajmy afer. Rozumiecie? Bo my nie jesteśmy gotowi na ten dym i doskonale o tym wiecie. Wy jesteście pierwsi na psa! I tyle mam do powiedzenia. Thank you, my brother. Thank you, my brother. I love you, my soul, I feel like that.
Cześć, chłopaki. Dziękuję, Marcin. Dziękuję wam za fajne używanie punktów. Nic już, kurwa, z tej fabuły nie rozumiem. Ten gotik jest do wyjebania. Tyle powiem. Teraz mam dwa kursory w ogóle w gotiku, kurwa. Mogę multiplayer grać. Czaisz? Czy Zmierzch Bogów to dobra gra? Jak nigdy nie grałem w gotik, to zacząć od tej części. Jak najbardziej, klamocik. O czym ty mówisz? O, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie do Xardasa. O czym ty mówisz, kurwa, bo nie wiem. O czym ty mówisz? Od wieków toczy się wojna bogów. Wkrótce jednak dobiegnie końca. Inos jest bardzo osłabiony, a Beliar potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Mówisz o wyborze między Inosem a Beliarem. Wydaje mi się, że to jedyne możliwe opcje, a może istnieje jeszcze inna. Trzecia droga. Aby z niej skorzystać, musisz przynieść mi artefakty Adanosa. Taka droga 2050. On tutaj już nagadywał, żeby na Szymka Hołowni głosować. Mówi, może istnieje trzecia droga. Zagłosuj na nią, mordo. W przyszłych wyborach. Trzecia noga. Szymon Xardasownia. Zardas wiedział o wszystkim, jebany. Szukają ich już orkowie. Jeden z artefaktów to pewnie jest ten. Gaśnica, wszystko, kurwa. Jest dostarczane do. Są dowody na to? Jednak coś znalazł? Będzie nagroda? Najsi szamani badają każdą magię. Dawno temu opracowali plan. Pamiętajcie, że pod playerem możecie zareagować na streamie. Posiadane przez nich informacje. Najlepiej dać reakcję miłosną. Dajcie, tak jak czujecie. Jest ich pięć. Pięć ich jest, było ich pięciu. Boskich artefaktów. Ich właścicielami byli pradawni. Na przykład dałem, o nie. Mam jednak pewność, że artefakty wciąż istnieją. My już mamy dwa, to czemu on nie pytał? Właścicielowi wielką moc. Jednak wszystkie razem. Tak. Pomówimy o tym, gdy już je odnajdziesz. Uważaj na siebie. Aha! Może uważcie, może uważcie. Kawę. Powinien powiedzieć, no wszystkie razem to chuje nie działają. Jak ma krytkie, no to chujne, no to już pograne, kurwa. Ty, ale no i chuj, no i co teraz, kurwa? No i dalej nie wiem, co w tej grze robić, kurwa. No wiem, że artefaktów szukać, ale no są sam gdzieś tam, szamani mają, kurwa. Ja mam szaty i czapkę. Nie starczy, kurwa? Dobra, to czas. Ja bym chciał mieć czapkę nową. Trzeba spróbować jeszcze jedną ważną rzecz. Zrobić save'a i spróbować Xardasowi napierdolić. Że mu po prostu najebiemy, to się kurwa uspokoi. Ale on się teraz uczy czytać. No teraz ja się uczę czytać. Ty w jedynce się chyba uczyłeś, nie? Tak. Coś o... Pisać, czytać coś tam, no. Coś o alchemii jest napisane. Dobra, jebie go na sukę. Jak ja pamiętam, zajebiście tę grę. Dobra, nie jest taki silny. Trochę to potrwa, ale zaraz go ujebimy. Tak? Lepiej? Kurwa, idź, dobra! Był Xardas jak Xardasa. Co? GG? Endgame?
Wierzyłem w ciebie, że w te pół godziny skończysz granie. Przeszliśmy? Kurwa, to jest koniec? Co to za książka od niego dostała? Gdzie jest ta książka? Chory książka. Jak to się oglądało, takie itemy, kurwa, książkowe? Tu gdzieś chyba, nie? Nie tu, kurwa. Fakem. No i tak muszę znaleźć artefakty? Dobra, no to wczytamy. Księga Xardasa. Zaznaczająca w przyszłości świata leży w rękach jednego mężczyzny, nie w tym szczerze. Kostur i berło przez portal, zostając na świat wolny od boskiej mocy. Kurwa. Dobra. Czyli zabicie Xardasa nie skończy gry, no to słabo, no to wczytujemy. To niech se lepiej pożyje, chłop. Czyli... Gra się kończy, jak się znajdzie wszystkie artefakty, tak? Świetnie. Gdzie ich kurwa mam szukać? Czyli rozumiem, że muszę wrócić na pustynię i dogadać się z orkami. I szamonami. I szamani orków z pustyni mi pojedzą. Żabi korzeń? Brzmi dobrze. Dobra. Zwój na pustynię. Co masz zwały, ty kurwa, miejscówki. Mapa jakaś? Ty się spasłeś, kurwa, jak rekin, kurwa. Ece anu. Spasłeś od razu. Moras. Kocham to, kurwa. Rekin z oceanu. Intera Morasu. Nie no, to wiesz. Też przy Gotiku Trójce to już raczej ludzie wiedzieli, że takie rzeczy są. Morasul jest korona. No dobrze, no. Czyli wszystkie 5 artefaktów jest na pustyni, tak? O, to łatwa sprawa. Ali Maczeka, kurwa, moja żona, ale ona jest wierna. Ja pierdolę. Powtórzyć. Nie przyjdzie z tego nic dobrego. Nie. Aha, no i świetnie. Dobra, czyli wiem, że Morasul mamy odhaczone, tak? Tu mi się wydaje, że my chyba najmniej namieszali. Na pustyni, 2 w Myrtanie, 1 w Dardmarze. O kurwa. Czyli z pustyni ma obydwa już! Więcej cię nie będę oglądał, to nie oglądaj, kurwa. Nie oglądaj. Ukryte pierki? Cześć Marcin, no bo to tak jest, no. Kurwa, właśnie musiałem przewietrzyć, nie będzie mnie oglądał, kurwa. Muszę to rozchodzić, co się stanie z moim życiem? Ty! Czyli te z pustyni mam już, tak? Bo mam szata i mam korona, czyli pustynia już mam odhaczona, dobrze rozumiem? Skoro mam szata i korona i obydwa są z pustyni? Nie wierzę. A nie, czekaj, bo... A, ja mam jeszcze pierścień! Pierścień mam jeszcze ten, z Myrtany, bo to było w... opętanej wiosce. Czyli mam 3. Czyli brakuje mi jeszcze jeden z Myrtany i jeden z Nordmaru. Okej. Okay. Zaczyna wyglądać optymistycznie. Zaczyna to wyglądać optymistycznie. Wytyczyliśmy sobie jakiś cel. Tylko kurwa, gdzie te orki są, ty? Zapomniałem zrozumieć tego, co do mnie Xardas mówił. Nie pamiętam, gdzie one mieszkają. Ja się wiem, że na pustyni, ale gdzie, kurwa? Znaczy, jest ich tu dużo, bo oni te kopalnie opierdalają, ale... Piecza, gdybyś był szamanem orków, miałbyś się gdzieś ulokować na pustyni, gdzie byś się ulokował? Kurwa... Ale quest. Nie wiem,
nie wiem, gdzieś... Piasku nie ma. Mleczny golem. Mleczny golem. No właśnie, jak mleczny golem, myślę, że to dobry pomysł. Tylko, że tam już jak wejdziesz, to nie wyjdziesz, z wersalki nie zejdziesz. Już spawany. 30 lat bezrobocia. Mleczny golem. Kurwa, to było w ogóle tak przepierdolone, że jak był taki ten totalny pik szkolnej. No to wiesz, kojarzy kto oczywiście tam z memów i tak dalej, ale miał takiego kurwa ziomka, powiedzmy, żurnalisty, który siedził i to śledził po prostu od deski do deski. Wszystkie lajty oglądał, wszystko. I spotykaliśmy się po prostu raz w tygodniu na popijawie i on siedział i opowiadał, co się przez cały tydzień na szkolnej działo i pokazywał nam najlepsze momenty, nie? On temu całe swoje życie poświęcił, kurwa. Możesz dać namiar tego ziomka. Oczywiście, on kiedyś tutaj bardzo często siedział na Augustynie. Możemy wymienić myśli na temat. Ja myślę, że w czasie prosperity szkolnej równie bym zafiksowany na ten temat jak ten ziomek. Ja pierdolę. Ten ziomek jest w ogóle przejebany, bo on tutaj przychodzi na samych początkach streamu i mnie wspierał i powiedział: dobra, bo ja tam się za bardzo na tych Twitchach nie znam i tak dalej. Przypił se karta, zrobił stałą subskrypcję i kurwa już tu nie wchodzi i od 3 lat kurwa mam od niego suby, a on nawet tu nie wchodzi. Tacy najlepsi. Takich to ja najbardziej, że nie wkurwio, nie trzeba pierdolić, że jestem. Tajsik daje, kurwa, wszystko jasne. Ona nie włażył, nie pierdolu głupot. Wszystko się zgadza, taki widz to skarb. Ja bym się śmiał, jakbym teraz nagle na czacie napisał, nie? Ty kurwa, przecież ja tu zawsze jestem. Jego pieniądze tutaj są. Jest z nami hajsem. O, kurwa, jeszcze jeden idzie. Nie, to znowu gdzieś kurwa w ścianę weszło. Ja pierdolę. O nie, dobra, jest tu, już myślę. Chyba na pełzacze. Ja cię wyślę ci filmik. No dawaj. Ja nie wiedziałem, że tyle się da w ogóle. Ujo! A, bo ja muszę na pustyni ta asasyńska zbroja w ogóle nosić, zapomniał o tym. No coś kurwa. Nie, to jest tuba po angielsku, kurwa? Tak, no, przecież on ma 5 kanałów, z czego 3 po angielsku. Jop, jop. Ale jaka wartość się wyszła, ty. Przysyła mnie mag wody Merdarion. Zaprowadzę cię do niego. Na pustyni bywa dosyć gorąco. Dlatego dobrze jest umieć chronić. O, on umie mnie nauczyć ochrony przed upałami. Ale to teraz mi nie jest potrzebne, bo już na pustyni kurwa nic nie będę robić. Dzięcioł! Dzięcioły na pustyni? To nie ma sensu. Dzięcioł w Poznaniu. Zaprowadź mnie do Merdariona. Chodź za mną. Kurwa, dzisiejszy stream to jest totalny chaos, nie? Gorący mężczyźni, jak to by Jaszek mieli powiedzieć. Cześć, Armandar, witam cię serdecznie. Ty, a pod szóstką co to jest? Co masz pod szóstką, co to jest? Nie wiem, tam coś mam, nie? O, cześć Max, siemeczko. Drzewo było? No ale to wiesz, to jedno drzewo dzięcioła nie czyni, nie? Tam jest chyba jakieś znikanie, jakieś mgła czy coś takiego, bo czasem jak chciał coś ukraść, to starał się tego używać i nie chciało mi się tego ciągle przeciągać na pasek i... Czekaj, co to jest kurwa? Telekineza... Co? Bez sensu, że to jest telekineza. Zdawało mi się, że to była jakaś mgła. Chuj, nie wiem czemu to tam jest, nie wiem, wiecie. Ostatnio w tę grę grałem w październiku. Z
z gorąco odjebało i zaczęła pierdolić. Jesteśmy na miejscu. Oho. Dobrze, że przybyłeś. O, siema. Dobrze, że przybyłem, ale się cieszę, kurwa, ale jest radość. Cieszę się, że tu przybyłeś. O, widzisz, cieszy się. Czy my się znamy? O, co ty robisz? Merdarion, co ty tu robisz? Badam pisma pradawnych. Czym mogę ci służyć? Odnalazłeś artefakt. Doskonale. Jeśli szukasz Saturasa, to udaj się do jego obozu w pobliżu świątyni Alshed. Opowiedz mi. Musisz zdobyć prastarą wiedzę. Mogę ci przekazać tylko to, co samemu udało mi się odkryć, chociaż zajmuję się prastarymi artefaktami. Powiedziałem o tobie koczownikom. Gdy dowiedzieli się o twoich heroicznych czynach, ledwie zdołałem powstrzymać ich entuzjazm. Jeśli planujesz atak na Morasul, to możesz liczyć na pomoc koczowników. Wszyscy pragną walczyć u twego... Okej. Okay. Chcę wydążać. Daj moc życiową, daj Nic nie chcę. Ja w sumie nie wiem, czy ja coś powinien jeszcze rozwijać, czy ja jest kurwa potężny, nie? Co ja teraz te punkty miał pakować, synu? No kurwa 50 punktów nauki, ty. Jaki ty mądry. HP? No ty... Jak nie dostajesz... O, stamina to jest, to brzmi jeszcze jakoś sensownie, ale HP tak bez sensu, bo jak nie dostajesz damage'a, to po co ci HP? Ale to była opcja, że mogłeś podążyć drogą natury. Ja bym w to proponował. Ale ty dostajesz. Może coś ci przekażę tajemną wiedzę pradawną. Babola mi po to, kurwa. Kurwa, no nie wiem. No jakoś tak się te pakowanie w stamina i w ten, to tak jakby w Soulsy grał, to jeszcze by miał jakiś sens, kurwa. Ale teraz tutaj nie masz jakichś kurwa lepszych, jakiś. Złodziejstwo. No ale też w sumie nic nie kradnę. No, ja jest taki maruda straszny, kurwa. Ja nie wiem, co by teraz chciał. Regeneracja. Gdzie się mogę regeneracji nauczyć? To się wydaje fajne. Zabójca orków? Nie będę zabijać orków. Orki to moje ziomki. Od Kana lub Robara. Okej, do Robara mam teleport chyba, nie? Zdrów? Aha! To quest niestety. No Jezus. O Jezus. Dobra, to jeszcze na razie mnie wstrzymam. Jak coś zacznie mi sprawiać problemy, albo czegoś będzie brakować, to zawsze będę mógł sobie po prostu pach, 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 punkciki rozdać i będziemy ten. Monia! Okay, siemaneczko! Hej, cześć! Wciąż się witaj ze szmicikiem, jak go tu nie ma. Nie będę tego tłumaczyć. Witaj, Merdarion. Masz, to jest major! Już go widziałem. Major! Żeby dla ciebie walczyć podejmujący decyzję. Możesz mi jeszcze jakiś pomóc? Czas zaatakować? Nie, no nic nie będziemy atakować. Ty. Możesz mi jeszcze jako... Mogę się z tobą podzielić. Pomóc, kurwa! Ja pierdolę! Żeby walczyć, jakieś opolowanie... Morasul? A, to było to, okej. Okay. To tam bez sensu, kurwa. Kurwa, gdzie te orki mogą mieszkać, ty? Jezus Maria, 23 miesiące. Za miesiąc będą 2 lata. Jak ty to obliczyłeś, kurwa? Szybko, Szymy. Dokładnie. Dziękuję Monika z całego serduszka za 23 miesiące suba. Orki z Majorki, tylko kurwa wiesz, na pustyni... W sumie na Majorce nie, ma pustyni. Jakby to... Czy jakieś przewrotno... Dałby ktoś suba. Aha! Sam ty możesz dać, czaisz? To jest dopiero opcja. Najlepiej samego siebie obdarowywać prezentami.
Aca w Oksy? Co kurwa? Oce w Aksa? Aksa w Oce? Pan też płaci. O kurwa, i co tyranozaur? Co zapłaci? Ubezpieczyciel niech kupi mu. O. Dobra, walczymy z tyranozaurem. Przepraszam, PZU, jest taka sprawa. Ale rycy. Potwór, kurwa. Dobra, leży. Easy. Niezły potwór, kurwa. No nie, wilcy najgorzej. Kurwa, ale gdzie orki? O kurwa, krwiopicja, jak nie widzę. Uważaj, uważaj. Co uważać? U mnie, bo boję się sama wracać. U mnie będzie Anton, to my z Antonem mogę pojechać. O której kończysz, Monia? Nie, nie, nie chciałem z wami walczyć, powiem sorry. O której kończysz? O 21, no to najprawdopodobniej mogę po ciebie podjechać. Aha, z wilkami, okej, okej. Masz niebezpieczne towarzystwo wędrowcze. To nie pierwszy raz. Są tylko dwa powody. Nie będę tego obiecać, bo nie wiem jak Anton długo posiedzi, ale jak będzie Anton, to podjedziemy. No. To spróbujemy to jakoś rozkminić. A najwyżej zrobimy tak, że nawet jak on będzie krócej, to zrobimy tak, że on mnie podrzuci i po prostu pojadę z tobą, że się nie bał. I będzie git. Chcę zdobyć nagrodę, którą wyznaczyłem za twoją głowę. O kurwa. Ja już nie pamiętam. Ja chcę to zrobić? Czy nie chcę? No i tak nie wiem co robić, Monia, no to... Well. Czy ja chcę zdobyć nagrodę za jego głowę? Czy ja nie chcę zdobyć nagrody? Jest bogaty w sumie, nie chcę. Na razie odpuszczę, na razie z nim nie będę gadać. Kiedy sługa Inosa zobaczył, co się dzieje, sprowadził do świątyni 5 boskich artefaktów. I lud Warantu zginął. Wolne rękowe podejście do pieniędzy. Jego głowa to darmowy zarobek. 69 prastarej wiedzy. Nice. A co ja to kurwa macie pytać? Dobra, bo to są ci, jak oni się nazywali? Nie buntownicy, tylko... O kurwa, ale tu sikiera leży, ty. Zwykły mierze. Koczownicy, o właśnie. A my chcieli chyba z asesynami się bratać, nie? Dokładnie. Już nie pamiętam, kurwa, nie pamiętam, jaką mieliśmy tutaj założenia moralne. A ila? Kurwa. Ty masz jakiś kręgosłup moralny? Nie, lepiej już sobie idź. Dobra. Dupa se tu tańczy. Gorsze jest to, że Anton mi napisał o 16, że do około pół godziny może być. A dobra, ale on to wyświetlał. Czekaj, nie, bo to się coś nie wczytało. Jeszcze raz muszę odświeżyć. Więc on zaraz to jakoś będzie, bo ja do niego napisał, żeby dał mi znać, ale on nie odpisał, więc pewnie zapierdalał A4. Więc on pewnie to zaraz będzie. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć tego streama. Bo za chwilę zacznie jakiś quest albo coś. I to może być wtedy problematyczne. A tak jesteśmy, przynajmniej dowiedzieliśmy się co u Xardasa. Dowiedzieliśmy się, że musimy znaleźć artefakty. Więc jesteśmy w fazie rozwojowej na tym gotiku. Gra zapisana. Wyjdź z gry. Więc znowu. Dzisiaj krótko, lecz treściwie. Jutro kontynuujemy. Znowu zadowoleni. Mam takie wrażenie, że Steam powiedział, że jak ktoś się z tą umawia, na przykład, że wbije, to ty mówisz, okej, okay, najlepiej w poniedziałek, tak? Nie no, to Anton do mnie napisał, mogę nawet to udowodnić, kurwa, mam na to białko. Mam na to białko, proszę. Jesteś tak mało wiarygodny, że musisz dowody za każdym razem pokazywać? Nie wiem, kurwa, ale jak tutaj ktoś na mnie ten...
Zapraszam na Discorda, na kanał Kto Pytał. Kurwa, nie pliki. Jezus, pliki odliczenia, mam odciski. Zdjęcia. Kurwa, nowy Discord, nie podoba mi się na telefonie. No. Został wysłany. Zapytał mnie, co robię w poniedziałek, napisałem kompletnie nic. Wiem, co odpisałeś, to są ważne sprawy, kurwa. No, także dziękuję wam. Przepraszam, że dzisiaj tak krótko i ten. Ale już wiemy, co w tym gotiku robić. Czyli teraz nawet jak nie będzie takich, kurwa, konkretnych gotikowców tutaj z nami, jak dzisiaj Szymelczak i Piecia. To... Ja nie jestem konkretnym gotikowcem. Jesteś konkretnym pacjentem, my wiemy, Piecia. Tak jest, tak jest. Ostatnio kucharzem i alchemikę wiedzą. Oż, kurwa. No, więc jutro Brotherhoodzik. Wydaje mi się, że grande finale. Czyli od środy już by było Revelations. Coś chyba musimy jeszcze zobaczyć pomiędzy, jakiś film czy coś? No tam chłopaki, przygotujcie, jaka jest kolejność rzeczy, żebyśmy wiedzieli, żeby znowu nie przeoczyliśmy czegoś. Burger! Ola Boże, ty Jezus, 100 lat cię, kobieto, tutaj nie było i ty przychodzisz w momencie, kiedy ja kończę? A tu wszyscy o to tak tęsknili, prawda, Chad? Tak. Widzisz, mój czat jest teraz AI, mój głos, kurwa, po prostu przeważnie. Życz rajda do Bonaka. To, o właśnie, chodźcie do Bonaczka. O, tam to dopiero będzie. Na szybko w pracy weszłam, kurde, ja tam muszę do ciebie przyjechać kiedyś i zobaczyć, jak to tam wygląda, a ty musisz przyjechać do mnie i zobaczyć, jak wygląda ta czarna jaskinia. Ten. Jak ma Bonak? 8998? 98. Bonak 98. Idziemy do Bonaczka. I mówimy ten, i mówimy sraczka, hehe, śmieszne, bo się rymuje. Dobra, my się widzimy jutro, walimy... Ostry gong, walimy, kurwa! Dokładnie. Więc co? Lecimy do Bonaka, pozdrówcie go i do zobaczenia.